Kiedy przegrywasz dwa pierwsze mecze na dużym turnieju, przychodzi taki moment, w którym dobór gości na spotkanie z dziennikarzami robi się, delikatnie rzecz ujmując, problematyczny. Jest z nami osoba, która ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonują piłkarze, mianowicie pan Tomasz Leśniak, kucharz, który w tym roku przygotowuje posiłki dla reprezentantów. Na co dzień pracuje w krakowskim Sheratonie. Na konferencję prasową Ukraińców, którzy jako jedyna drużyna na Euro nie ma już szans na awans do fazy pucharowej, zdaje się, że ciężko było dzisiaj namówić kogokolwiek. Wszystko miało się rozpocząć o 12:45, ale na sali zastaliśmy ciszę. 10 minut później również cisza. 15 minut później bez zmian. W końcu po 20 minutach w sali pojawiło się życie. Niemniej twarze osób oddelegowanych na konferencję zdawało się mówić, że ich obecność w tym miejscu to być może tylko efekt przegranej w karty. Suma summarum, z mediami dzielnie starnie się tego dnia rezerwowy Aleksander Kuczer i niech was nie zmyli ten tatuaż piłkarski na przedramieniu, bo to lekarz, Serhii Derepowski. Obaj panowie wyglądali na lekko zmęczonych i to zmęczenie dało sobie znać dość szybko, bo już przy pierwszym pytaniu o Lewandowskiego. Питання з приводу Роберта Левандовського. Чи ви вважаєте цього гравця самим потужним гравцем польської збірної? Ну, звісно, Маріуш Левандовський. Роберт Левандовський, звісно ж, це лідер збірної Польщі атаки. І то був, в засаді, єдиний момент підчас цієї конференції, коли можна було ще засміяти. Позостала частина була радше понура і легко депресивна. Конечно, чему, я, наверное, уже, наверное, видели, почему мы проиграли, наверное, футбольное поле все показало. Сильно, наверное, тут что-то говорить, конечно, может, где-то недооценили, переоценили, я не знаю, своих соперников. И, может, надо было сыграть где-то более агрессивно, более настойчиво, потому что тот футбол, который мы показали. Po 20 minutach można było się już rozejść, rozczarowanie jednak pozostało. We are upset and many fans in Ukraine are upset and we as media are upset because we prepared to work on this tournament not only for this period that we now can see, but also for a long time. And we hope that Ukraine will qualify with Germany and Poland, but sometimes in football on paper we can write one thing and in real life this is football, how we often say this is football. We have such information that Fomenko will be out and won't be work with team in future. It looks like Andriy Shevchenko will be next coach, and he worked in staff as assistant of Fomenko. There were some rumors in media about Miron Markevich, but I don't think so. Maybe in future, but it depends on how long he wished to work as a manager. Zanim jednak Ukraińcy wrócą do domu, czeka ich jeszcze mecz z Polską, w którym na pewno będą chcieli pozostawić po sobie coś więcej niż tylko te kilka petów i puszkę po piwie. Na przykład dobre wrażenie.